Nasze muzeum też kwitło właśnie, tak jak pani prezydent wspomniała, w Opinogórze. Szanowni Państwo, ten ośrodek się rozwija. Widzicie Państwo, jak Opinogóra zaczęła żyć kilkoma prostymi rozwiązaniami. To myślę, że to główna zasługa pani prezydent była w tym, żeby ta Opinogóra poszła do przodu. Tak niewiele było potrzeba, żeby ta okolica ożyła. Wystarczyło wprowadzić kulturalne spotkania, wystarczyło podejść do tematu ścieżki rowerowej, do organizacji, do życia. I dzisiaj widzimy, że Opinogóra jest taką jedną z perełek Mazowsza, na którym te życie kulturalne się nam bardzo rozwija. Będziemy robili wszystko, żeby w tym temacie też pójść, bo oczywiście, kochani, ważne są dla nas drogi, one będą dla nas priorytetem, ale ważne jest, żebyśmy my jako społeczność, żebyście mieli Państwo możliwość dumy, cieszenia się z tych naszych perełek, bo ta nasza okolica, która ma bardzo dużą historię, Świętochowski, Bąkowska, Szkoła Rolnicza, to jest to, co nas wyróżnia. Szanowni Państwo, my z tego jesteśmy znani w świecie, w Polsce, tylko nie mówi się o tym. Nie mówi się o tym, że ta historia, ta tradycja była tu tak piękna i ten cały pozytywizm stąd wypływał. On tutaj się w głównej mierze rozpoczynał i Szkoła Rolnicza, która to wszystko ciągnęła i ta okolica od tego zaczęła istnieć. Będziemy starali się tą pamięć historyczną przywracać o tej naszej okolicy, która jest rzeczywiście bardzo piękna i mam nadzieję, że wspólnie Państwo będziecie z tego dumni. Oddam jeszcze głos pani prezydent. Dziękuję serdecznie. Pani Darko, to pani na pani robi wybory co 3 lata, bo tak słyszałam, że jak nie co 3 lata, tak że tutaj byśmy jakieś referendum. Czasami by się przydały faktycznie. Ale my mówimy o tym, żeby za 5 lat coś się tutaj zmieniło, zmieniło w takim dobrym kierunku. Rozmawiamy o inwestycjach. Ja się inwestycjami zajmuję 15 lat. Wcześniej przez 10 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, teraz w mieście Ciechanowie. Szanowni Państwo, naprawdę jeżeli się chce, jeżeli jest determinacja, można zrobić wszystko. I wiele osób mi mówiło, że pewnych rzeczy nie da się zrobić. Szanowni Państwo, da się, tylko czasami trzeba zmienić podejście do tego, jak to zrobić. I da się to zrobić. Jeżeli chodzi o Opinogórę, trzeba chcieć, przede wszystkim trzeba chcieć, a później trzeba szukać rozwiązań, jak to zrobić. I szukać oczywiście różnych kontaktów. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba umieć, znaczy chcieć przede wszystkim je realizować. Zaczęliśmy rozmawiać o muzeum w Opinogórze. Powiem Państwu tak, jak zaczęłam pracować w Opinogórze w zasadzie nie było nic. Pamiętam swoje pierwszy dzień pracy w Opinogórze, przyszłam, duża łąka zielona i stał jeden budynek, bo jeszcze psy tam biegały i sobie myślę, Jezus Maria, gdzie ja przyszłam. Powiem tak, ale to się nie patrzy na to, co jest, tylko na to, co tam może być. Dlatego w takich kategoriach patrzyłam na Opinogórę i dlatego też takie plany inwestycyjne zostały poczynione. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa, bo pracowało tam też sporo osób. Ale szanowni Państwo, przez 10 lat udało się z Opinogóry zapoziałej, takiej zapomnianej, takiego szarego miejsca, takiej szarej instytucji kultury na północnym Mazowszu zrobić naprawdę perełkę. W tej chwili to jest wizytówka, przyjeżdżają delegacje zagraniczne, my się tym chwalimy, ale to jest oczywiście okupione ciężką pracą. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo dobra współpraca między samorządami. Oczywiście Muzeum Romantyzmu to jest instytucja samorządu województwa mazowieckiego i tu była bardzo duża przychylność, ale też musieliśmy najpierw pokazać, co chcemy zrobić, co możemy zrobić, jakie tego będą skutki nie tylko dla samej Opinogóry, ale też myśleliśmy w kontekście Ciechanowa i w kontekście Mazowsza. Bo sama Opinogóra, Szanowni Państwo, to nie jest tylko Opinogóra. My, rozwijając Muzeum Romantyzmu, stworzyliśmy też miejsce na przykład czy dla odpoczynku, dla Ciechanowian, bo takich miejsc w okolicach Ciechanowa nie ma. I teraz chcemy to zrobić właśnie w Gołodczyźnie. Jak to zrobić, Szanowni Państwo? Przede wszystkim potrzebna jest taka spójność komunikacyjna, bo bezpieczeństwo komunikacyjne to jest oczywiście priorytet, ale też my musimy komunikacyjnie otwierać sąsiednie gminy tak, żeby mieszkańcy nie tylko chcieli tam pojechać. To nie może być takich barier, powiedzmy sobie, drogowych, bo w tej chwili o tym rozmawiamy. Pomysł pana Jarosława jest taki, żeby wybudować ścieżkę rowerową, czy raczej ciąg pieszo-rowerowy, bo to bym bardziej widziała, bo to by było takie bardziej ekonomicznie, racjonalnie opłacalne, między Ciechanowem, czyli od ulicy Sońskiej, która już taki ciąg
lotniska komunikacyjne BAM dookoła ojczyzny i później dalej. Szanowni Państwo, to jest możliwe. Tutaj jest tylko potrzeba trochę chęci, determinacji. Oczywiście trzeba znaleźć pieniądze zewnętrzne, ale jeżeli się chce, jeżeli się ma ludzi, którzy potrafią to robić, to to nie jest niemożliwe. Tylko te wszystkie czynniki muszą być spełnione łącznie. Tu niestety mówić jest łatwo. Oczywiście dużo trudniej jest to zrobić, ale powtarzam, macie Państwo dowody, czy w opinii rzeczywiście panowie, że rzeczy, o których, czy inwestycje, o których się mówiło, że są niemożliwe, daje się zrealizować. W Ciechanowie takim przykładem jest chociażby ulica Sienkiewicza. Przez dziesiątki lat mówiło się, że z tą ulicą nie da się nic zrobić, bo tam konserwator, straszono wszystkimi. Okazuje się, że się da. Owszem, zajęło mi to rok czasu, żeby się ze wszystkimi osobami porozumieć i żeby znaleźć sposób taki, który byłby akceptowalny dla wszystkich. Ale szanowni Państwo, się dało. Tylko trzeba chcieć. Chęci po stronie pana Jarosława są. Deklaracja współpracy ze strony samorządu gościennych jest. Także, szanowni Państwo, ja w imieniu własnym i nie tylko własnym władz miasta Ciechanowa bardzo Państwa proszę o wsparcie tego młodego człowieka, który ma determinację, ma chęć. Inaczej spojrzę na gminę. Powiem tak, samorząd to nie jest folklor. W samorządzie liczy się praca i współpraca. Także, szanowni Państwo, bardzo Państwa proszę o poparcie tego młodego człowieka, który ma pomysł, a ja deklaruję pomoc. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. To jest właśnie cała esencja tej samorządności. Praca i współpraca. Bez współpracy, złości, przeszkadzaniu sobie, no niestety nie da się budować. Mamy, wszyscy to znamy z życia, tak? Zgoda buduje, zgoda rujnuje. Ja mam nadzieję, że już po tym 5 listopada nadejdzie ten właśnie czas zgody, czas budowania, czas realizacji. Że wspólnie będziemy mogli razem decydować i wspólnie razem będziemy mogli wdrażać te propozycje, o których Pani Prezydent też mówiła, że wiele jest nierealnych, wiele się nie da. Ja powiem Państwu tak, że to jest bardzo dobra postawa. To jest bardzo dobra postawa, to jest bardzo łatwa postawa. Bo wystarczy wyjść i powiedzieć, proszę Państwa, nie da się. Kończymy, zamykamy sprawy, idziemy do domu. Tak jest najprościej. Tylko, że drodzy Państwo, to prowadzi do nikąd. I takie postrzeganie samorządu i mówienie o tym, że się nie da, nawet bez choć jednej próby podejścia do tego tematu, no ono zabija gminę. Czy to będzie nasza, czy to będzie inna gmina, takie podejście będzie po prostu ją zabijało. Dlatego tak właśnie ważna jest ta współpraca i na poziomie powiatu, i na poziomie naszego miasta Ciechanów, które jest nam najbliższe i dzięki któremu też myślę, że będziemy mogli z różnych rozwiązań korzystać. Bo pamiętacie Państwo, że Pani Prezydent też pamięta, była współpraca z ościennymi gminami przy pozyskaniu środków na energię odnawialną kolektory. Myśmy wtedy nie wzięli w tym udziału, a szkoda. Szkoda, że nas w takich projektach nie ma. Ja mogę Państwu obiecać, że jeżeli taka współpraca będzie, ja nigdy nie będę odrzucał takiej propozycji współpracy i nigdy nie będę odciągał naszej gminy od tego typu porozumień i rozwiązań, które są akceptowane przez naszych sąsiadów, a my po prostu z różnych względów no, nie realizujemy tego, nie chcemy w to się angażować. Myślę, że ta szeroka współpraca z sąsiednimi tutaj gminami, z miastem będzie dla nas owocowała. Tak jak Pani Prezydent wspomniała, trzeba się uczyć, trzeba podglądać też czasami. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć wszystko, bo wszystkiego się po prostu wiedzieć nie da, ale ważna jest ta chęć pracy, chęć znajdowania i poszukiwania tych nowych rozwiązań i to, Szanowni Państwo, mogę Państwu zadeklarować z całego serca, bo po to tutaj dzisiaj jestem, po to tutaj przed Państwem stoję, żeby nie tylko puszczać takie puste obietnice. Szanowni Państwo, jesteśmy na tym etapie. Mamy spotkania, ja rozmawiam tu już o wielu tych pomysłach, czy to transport, czy to ścieżka z radnymi. Rozmawiam też, już prowadzę takie rozmowy o dentyście tutaj i spróbowaniu pozyskania
tego dentysty tutaj na nasz teren. Drodzy Państwo, uważam, że tak muszę robić. Jeżeli chcę tym wójtem być, to ja muszę już dzisiaj aktywnie zacząć rozmawiać i poszukiwać, bo zostać wójtem i później mówić, że dopiero zaczynam, dopiero rozmawiam, dopiero szukam, to jest złe podejście. Ja oczywiście, jeżeli Państwo pozwolicie, będziemy realizować, jeżeli nie, te rozmowy mam nadzieję i przejdą na kogoś innego i mam nadzieję, że będzie chciała druga osoba to pociągnąć. Ale jestem optymistą. Szanowni Państwo, widząc Państwa zaangażowanie w te wybory samorządowe, widząc Państwa podejście do nich, widząc zaangażowanie i chęć tej zmiany, przede wszystkim jestem optymistą. Wierzę w to bardzo mocno, że wspólnie zmienimy gminę, że wspólnie będziemy dokonywać tych zmian już po 5 listopada. Szanowni Państwo, są tutaj radni powiatowi, którzy rozmawiali, chcieliby zabrać głos. Bardzo proszę Państwa o zabranie głosu. Proszę Państwa, serdecznie chciałem podziękować Państwu za głosy oddane na ciekawostkę ugrupowanie wyborcze. Chciałem Państwu zapewnić, że na pewno Państwa nie zdradzę. Na dzień dzisiejszy popieram kandydaturę kolegi młodego Buchowskiego. Niemniej jednak, gdy wybierzecie mi innego wójca, też będę z nim współpracował, ponieważ dla mnie bliższa koszula jest w gminie Sońskiej niż powiatowa, niż powiat. Bo ja tu się wychowałem, ja chodziłem tu do szkoły i temu społeczeństwu chcę służyć. Ja nie mogę, nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę was. Uczestniczę w tej chwili w rozmowach koalicyjnych. Chcę, śniamy się po nocach, drogi, jeszcze raz drogi. Rozmawiam z ministrami, chcę zaprowadzić zapisy do umowy koalicyjnej, jeżeli mi się uda, bo tylko w ten sposób możemy poprawić sytuację komunikacyjną na terenie gminy. O wynikach rozmów nie mogę Państwa informować. I na dzień dzisiejszy to tylko tyle. Tylko tyle. Dziękuję za uwagę. Zawodu, że pracuję z dziećmi, ale zawsze stawiam na to.
inaczej patrzą na świat, widzą w lepszej perspektywie przyszłość, są chętni do pracy, ambitni, pełni energii. No to chodzi. Dotychczasowy, półtoraroczny Rady Powiatowej i teraz nową kadencję będziemy teraz wspólnie współpracować. Chciałbym podziękować, podobnie jak poprzednicy, za głosy, które uzyskałem, również w imieniu swoim, jak i kolegi Zbyszka Gutowskiego. Jestem sympatykiem PiS-u z pewnych względów historycznych, z moich osobistych wydarzeń tak się ułożyło. Chciałbym powiedzieć, że z pewnością też będę chciał współpracować dla dobra naszej gminy, również dla powiatu, troszeczkę się odnieść do aktualnej sytuacji w powiecie, bo według mojej oceny powiat nie ma dobrej sytuacji, jest istotnie zadłużony, 33 miliony, ostatni kredyt wzięty na 13,5 miliona dał dużo argumentów do oceny takiej pozytywnej. Poszło to wszystko na inwestycje drogowe. Po raz pierwszy w historii pani skarbnik powiedziała, budżet tegoroczny był budżetem deficytowym. Nieprawdą jest, że my o ścieżki nie walczyliśmy czy o drogi, bo ja nawet w tym samym czasie, co państwo, już nasze środowisko tak troszeczkę delikatnie mówiąc skuczało, że dlaczego nie ma ścieżki robionej, bo były pieniądze z FOGR-u. Wypatrzyliśmy wszyscy, ja też to wypatrzyłem. Skoro był kredyt wzięty na inwestycje drogowe, dopiero później poinformowano nas, że dla drogę do Sońska 165 tysięcy pozyskano z FOGR-u. Ja dwukrotnie byłem przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej, dwa razy. Raz mówiłem na sesji, myśl pożekadła, że dotrze każda sztuka. Prosiłem pana starostę i zarząd, żeby o te 165 tysięcy zwiększył budżet przeznaczony na drogę, o której się mówiło, że 750 tysięcy będzie kosztowało, gdyż gdyby te pieniądze były, żeby tak dobrze wytłumaczyć, gdyby kredyt został zmniejszony o te 165 tysięcy, to ja rozumiem, że ta droga powinna kosztować 750 tysięcy. Ale kredyt nie został zmniejszony, a 165 tysięcy pozyskane dla nas poszło na coś innego. Ja prosiłem, miałem dwie wersje prośby. Pierwszą wersję, panie starosto, zarządzie, dołóżmy, wydłużmy drogę Sąsko-Sokin o te 165 tysięcy. Druga wersja była, zróbmy na tej trasie ścieżkę rowerową, bo w Sąsku również, tak jak mówi, no że ludzie potrafią jeździć na rowerach, bardzo to lubią. To jest jedno. Ja się nie radzę. Dlaczego pan tego na sesjach nie mówi u nas w Unii? Ja się radzę, że to pole. Jak radzę zagłosowanie? Moje wiosek tego to była interpelacja. Wyszedł pan starosta i powiedział, że nie będzie, bo nie ma pieniędzy i tak dalej. Ja wiem, że ścieżka jest bardzo potrzebna. Sam mam wątpliwości, czy drogi najpierw potem ścieżki. No, nie, ale to różne są fundusze. Ale taka była sytuacja. Mówię uczciwie, jak było. Drugą rzeczą bardzo mnie cieszy, że pan nasz niedawny absolwent, można powiedzieć, ma dobre zdanie o szkołach na terenie gminy Sońsk, że praca jest taka, jak być powinna. To na pewno, cieszy, że rewolucji nie będzie robił, bo no ja to już słyszałem, to już mówię, że będę piąty raz zwolniony. Ja słyszałem, że będę piąty raz zwolniony. Nie robię to już tam większego wrażenia. Nie. Teraz, jeżeli chodzi o to boisko, musimy rozmawiać, bo jest niepowtarzalna szansa. Ja wiem, że nie winiłbym tu nawet nikogo od nas, że jakiś błąd został zrobiony. Prawdopodobnie projektanci troszeczkę gdzieś tam zrobili błąd, ale ja widzę drogę wyjścia. Może nie będzie to taka błyskawiczna droga, może to już będzie robił nowy wójt czy obecny wójt, ale miejmy nadzieję, że znajdziemy. Bo to tak jak z receptą lekarską. Jak idziemy wykupić leki, pani nas się pyta, a zamienniki mogą być. Podejmujemy sami decyzję najczęściej.
że mogą być zamienniki. I tu również i tu zamienniki prawdopodobnie mogą być troszeczkę innej jakości materiału, wykładu tych wylewanych, ale decyzji nie możemy my podjąć, bo to jest za poważna rzecz. To musi zrobić lekarz, czyli konsultowane musi być to z projektantami, czy to nie obniży drastycznie jakości, czy to nie będzie jakiś bubel, absolutnie żadna chińszczyzna i tak dalej, prawda? No i trzecia rzecz, mam tylko taką małą prośbę i uwagę, bo kampania była brutalna, jest brutalna momentami, również nie to dotyczyło. Proszę nie pisać do prokuratora na mnie, ja nie jestem przestępcą, naprawdę. Udowodniłem to poprzednich czasach i teraz tak samo udowodniłem. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, a z panem w życiu nie rozmawiałem, a panu się nie robi takie rzeczy pisać. To wszystko. Na odpowiednie osoby. Nie jesteśmy wtedy rozczarowani,
nie mamy do siebie jakby żalu, że wybrany, a nie chce współpracować. I to jest tak bardzo ważne i cieszy mnie to. Panie Zbigniewie, ja również deklaruję dalszą współpracę z powiatem ciechanowskim i kto by tam w powiecie nie był, na pewno będę zabiegał do wszystkich Państwa radnych o tą współpracę z powiatem, żeby ona była, żeby była oczywiście jak najkorzystniejsza dla naszego samorządu, no bo tak, bo będę stał tutaj na, ja jestem z gminą, nie jest tak, powiatem. Będę stał tutaj na straży. Nie, nie, Asia, tu Asia bądź pewna, że ja jestem z gminą. Nie, pan Stefan do głowy, serce, on na pewno tak i będzie dobrze, drodzy Państwo. Ważne jest, żeby to było wszystko w takiej dobrej, miłej, przyjemnej atmosferze. Dzisiaj proszę zobaczyć, wszyscy rozmawiamy wspólnie, jest miło, jest pozytywnie, każdy z nas ma swoje pomysły, radni powiatowi, radni gminni. Ja też chcę Państwu zaproponować taką właśnie dobrą współpracę ze mną, z przyszłą radą. Naprawdę ta rada gminy też jest bardzo dobra. Widzę naprawdę bardzo duże pole współpracy z radnymi. Docierają do mnie bardzo pozytywne sygnały. Mam olbrzymią nadzieję, że historia z obecnej kadencji już nie będzie miała miejsca, co bardzo mnie buduje, bo to pozwoli nam naprawdę na owocną pracę. Tak jak pan Włodzimierz też wspomniał, różnego rodzaju krążą w terenie nieprawdziwe informacje. Starajmy się, szanowni państwo, kierować własnym rozumem, starajmy się to na chłodno analizować, wypośrodkować tą prawdę, jaka jest. No niestety, to my tą kampanię tworzymy. Jeżeli my nie potrafimy wspólnie i w normalnych warunkach tej kampanii przeprowadzać, to niestety tak ona wygląda. I kto by nie wygrał, to trzeba pamiętać o tym zawsze, że za chwilę będziemy się spotykali w sklepie, na ulicy, w kościele i wszędzie indziej i będziemy razem z mieszkańcami, będziemy sobie podawali ręce, witali się każdego dnia. I to jest bardzo ważne, żeby ta kampania nie dzieliła, ale żeby ta kampania wyciągnęła jak najlepsze wnioski dla Państwa, dla wyborców, żeby przedstawiła najlepszych kandydatów, żeby pozwoliła wybrać jak najlepszą możliwość rozwoju dla gminy, no dla powiatu żeśmy już wybrali, uważam, dobrze, ale jeszcze pozostała nam tutaj gmina, żebyśmy później wspólnie te 5 lat mogli się cieszyć, a nie narzekać. Ja proszę Państwa serdecznie o to, żebyście poszli w przyszłą niedzielę, 5 listopada, 4 listopada, 5 już będziemy spokojniejsi. 4 listopada, żebyście Państwo poszli, żebyście zabrali rodziny, żebyście zabrali młodzież, żebyśmy nie zostawali w domu. Zapowiada się znowu piękna pogoda. Mam nadzieję, że tak będzie, że wspólnie dokonamy tej zmiany. Drodzy Państwo, niewiele nam brakuje, ale to Państwa zasługa, to Państwa wynik, to Państwa chęć dokonania zmiany. Ja naprawdę bez Państwa jestem tylko małą cząsteczką, 1 z 7 tam tysięcy firm, ale wspólnie, tak jest, tak jak każdy z nas, ale wspólnie tworzymy tą siłę, chęć zmian. Liczę bardzo na Państwa dalsze zaufanie, że pozwolicie Państwo wespół z Państwem pracować, że zaufacie mi, oddacie na mnie głos. Ja już tutaj wiele razy o tym mówiłem, nie zawiodę i nie mogę Państwa zawieść. Tego zaufania, które mi powierzycie na tą kadencję, ono będzie dane mi raz i nie będę mógł Państwa zawieść, ale też nie chcę zawieść siebie, bo też jestem, tak się czuję, że jeżeli ktoś mi zaufa, staram się odpłacić wdzięcznością, odpłacić się również pracą z całego serca. I tak będę się starał to dla Państwa robić, pracować, żebyście byli zadowoleni ze mnie, z radnych tej gminy, z urzędu, który pracuje. I tak jak wspomniałem, urzędnicy
też budują, też tworzą. To nie tylko wójt, to też pracownik urzędu, merytoryczny, chcący pomagać swoim mieszkańcom, chcący rozwiązywać ich problemy. To jest bardzo istotne, bo sam